Dano! 4,7! Nie! 4,300! 4,7! 7! Masz 2,5 za zróbkiem razem! Pasuje? 4,7! Dano! 4,7! Dano! I koń sprzedany. Tak. Do takich transakcji w Pajęcznie podczas ogólnopolskich targów doszło kilkadziesiąt razy. Prezentowano konie różnorodnych ras, od popularnych kucy, śląskich, małopolskich, huculskich, a nawet araby. Potrafią być bardzo wdzięczne i bardzo zemśliwe. Ukaże kucyka to tak jak psa. Potrafi się mścić długi czas. Rasa śląska jest grubsza, pełniejszy w plecach, noga grubsza jest i tego. Koń wielkopolski jest, waży pod siodło bardziej jest. A ta śląska do czego głównie używana? To jest taki zaprzęgowy koń. Rasa małopolska, koń dobry, spokojny. Pod siodłem, w zaprzęgu, w parę, pojedynkę. W polu pracuje, to jest koń taki gospodarczy. To jedna z perełek pajęczańskich targów. Koń szlachetnej półkrwi, rzadkiej maści, tarant. Wart według właściciela Wiktora Kobackiego z Tomaszowa Mazowieckiego 10 tysięcy złotych. Jest rasy SP, czyli tak, jedna rasa z drugą pomieszana, tak można powiedzieć. A co to znaczy właśnie półkrew? No, że na przykład jest tam wielkoporan pomieszany ze Ślązakiem czy tam z Małoporaskiem. Impreza zorganizowana została już po raz 9. W tym roku zgromadziła ponad 700 koni. Jestem pierwszy raz na targach i bardzo mi się podobają. Dobra organizacja. Widziałam służby weterynaryjne, które cały czas pilnują porządku. Nie ma bałaganu, jest porządek i uważam, że konie są transportowane w dobrych warunkach. Bardzo fajne. Nie można narzekać. No, dużo koni jest. Jest w czym wybierać? No jest. Z takich not zadowolony jest burmistrz Pajęczna Dariusz Tokarski. Dodaje, że na prośbę hodowców we wrześniu będzie druga edycja targów. Dostrzega przy tym jeszcze jeden plus tej imprezy. Jest to ogromna promocja, ponieważ konie z Pajęczna jeżdżą po Starówce Praskiej, po Starówce Wiedeńskiej. Tania promocja, a powiem tak, no promocja poza tym, że tania, to jeszcze gmina na tym zarabia. Mało tego, ten plac targowy został przebudowany dzięki unijnemu wsparciu na promocję miasta poprzez koński handel. Inwestycja zamknęła się w kwocie 6 milionów złotych. Dzięki właśnie tym targom udało się pozyskać ponad 4 miliony złotych. Udało się doprowadzić ten plac do takiego stanu, jaki tutaj widzimy. I targi odbywają się w sposób cywilizowany. Dzięki temu ogólnopolska impreza przyciąga handlarzy z całej Europy. Kupując konia trzeba pamiętać o kilku przesłankach wizualnych i rodowodzie. Na zęby, na kopyta, na wzrost, na wady. Zaznaje się jakieś wady, czy nie ma, czy ma jakieś wady? No rodowód, przeszłość matki, ojca, no i jaka krew. To jest cały ten cały rodowód konia, który od początku do końca musi to mieć. Na targach końskich można było również zakupić pojazdy zaprzęgowe oraz akcesoria jeździeckie. Kamil Radziwolski, Agroflash.